Dziś zobaczymy, jak złożyć bujaczek Lumi. Oto elementy składowe. Podstawa bujaczka, pałąk z zabawkami, pilot, przewód USB, siedzisko. Najpierw łączymy podstawę bujaczka z siedziskiem. Wsuwamy siedzisko w ten otwór, tak by dopasować trzpień do kształtu otworu. Pałąk z zabawkami montujemy na ramię. Bujaczek unosimy, podnosząc go za podstawę i siedzisko. Nigdy nie trzymamy go za pałąk. Lumi można zasilać przez dołączony przewód USB, który podłączamy z tyłu podstawy. W podstawie znajduje się także miejsce na baterie. Aby je zainstalować, odkręcamy klapkę w stopce i wkładamy baterię zgodnie ze wskazaną biegunowością. Następnie zamykamy klapkę. Przesuwając klamrę przy poduszce, ustawiamy ją niżej lub wyżej, tak aby dziecku było wygodnie. Bujaczek ma pasy bezpieczeństwa, które można zamontować na dwóch wysokościach. W tym celu przepinamy je w siedzisku. Odpinamy pasy, przeciągamy przez otwory w siedzisku po obu stronach. Następnie zapinamy je dokładnie. Koniec montażu. Poznajmy funkcję Lumi. Bujaczek ma funkcję bujania, która działa, gdy ten przycisk jest uniesiony. Po zablokowaniu przycisku nie wolno uruchamiać funkcji bujania. Bujaczkiem Lumi można sterować za pomocą dołączonego pilota. Drugim sposobem jest użycie panelu dotykowego. Za jego pomocą włączymy i wyłączymy bujaczek. A tymi przyciskami regulujemy intensywność bujania, włączamy i zatrzymujemy muzykę, przełączamy utwory i ustawiamy czas kołysania. Z tyłu stopki jest miejsce na podłączenie pendrive'a z własnymi plikami muzycznymi. Muzykę możemy także puścić z poziomu telefonu. Włącz Bluetooth i wybierz Swing Chair. Po szycie poduszkę i pałąk z zabawkami można czyścić wilgotną szmatką. Aby rozłożyć bujaczek, ściągamy pałąk. Następnie naciskamy przycisk z tyłu stopki i unosimy siedzisko zdecydowanym ruchem. O Lumi wiecie już wszystko. Miłego używania! Kindercraft. Easy with kids.